Ładne topierze tego roku mamy, bardzo ładne. Oj, bardzo ładne. A ile w nim puchu? Maryś, ale jak wy we dwie chcecie zeszkubać to całe pierze, to wam przecież do wioski zejdzie. Mogłeś to kumą albo sąsiadką naszym powiedzieć, co by przyszło, co by przyszły, to dobre działki, na pewno by przyszły. A widzisz, tak chłopecku zrobiła. Powiedziała im, żeby przyszły i pomogły. Obiecały, że tak zrobią. Cichojta, cichojta. Słyszę kroki. Chyba idą. Szczęść Boże, gospodarze. Szczęść Boże. Przyszliby wam pomóż skubać pierze. O Jezu, to z tego pierza macie. Szczęść Boże, ja bym też przyszła. Cześć Boże. Ja też bym przyszła wam pomóc, bo to tak sama w domu będę siedzieć. A tu to przynajmniej czas mi szybciej zleci. A ja też przyszła pomóc, bo sama siedzę w domu. Gospodarzu, a wyskupka to będzie? Będzie kumy. O, to ale dobrze, ino, no. Ale ino po jednym. Uuu, to mało. Już nawet placek upiekła. O, to dobrze, dobrze. No to se, moje drogie, siadajcie i zaczniemy to skubanie. Przeżegnajmy się przed robotą. No, moje drogie kumy, jak my się tak już tu spotkały u te nasze Marysi przy tym skubaniu pierzo, to może by my tam co poopowiadały, powspominały, a może by my te znikaj co zaśpiewały. Jak myślisz, tak? Może zaśpiewamy, może kokoszkę by my zaśpiewały dobrze. To zacznijcie, kumo. Duszkiem dziewczyno, duszkiem kuku, duszkiem dziewczyno, duszkiem, co niesiesz po twartuszkiem, kukuryku. Kokoszkę jarzem biatą, kuku, kokoszkę jarzem biatą i trochę przyczu batą, kukuryku. Ile byś za nią chciała, kuku, ile byś za nią chciała, gdybyś ją sprzedać miała, kukuryku. Złotych talarów 200, kuku, złotych talarów 200, kupię se domek 200, kukuryku. Za drogo ją ceniła, kuku, za drogo ją ceniła, na targu z nią nie była, kukuryku. Siedzi jaszcząb na wiśni, kuku, siedzi jaszcząb na wiśni i o kokoszce myśli, kukuryku. I wziął ją w obie poły, kuku, i wziął ją w obie poły i zaniósł do stodoły, kukuryku. Ułożył ją tak cudnie, kuku, ułożył ją tak cudnie, z nóżkami na południe, kukuryku. I rozdmuchuje piórka, kuku, i rozdmuchuje piórka, i szuka, gdzie też dziurka, kukuryku. Jak się do dziurki dostał, kuku, jak się do dziurki dostał, myślał, że królem został, kukuryku. Tak se z nią żartował, kuku, i tak se z nią żartował, przytulał i całował, kukuryku. No jakby się tak pośpiewały moje kumy, to trochę się mi weseli zrobił. A co tu gdzie we wsi słychać, kumo? A my tak, gdzie nasze chłopy wczoraj byli, kuku,
Ola, bo krowa się cieliła, same pyski miała, aż wreszcie jałowecka była. I nasze chłopy do rana filmy pili. A mój to jeszcze nie wrócił. Ojej, ojej. A wiecie co, moje drogie kumy? Mnie się tak wspomniało, nie wiem, kto będzie, 3 miesiące, 4 miesiące temu do naszego Mietka Sojki, u od jego brata przyjechała dziołka z wielkiego miasta z Bytomia. A on taki rady, taki wesoły, pomoc przyjechała. A ona, mówię wąkowitki, włosy wyrunkowane, włosy wymalowane, usta czerwone, dziecka ledwie żyć przykrywo, a łopcasy toś 10 centymetrów miały. I on mówi, wycie z niej pociecha, chyba żonno, a ona nie do pola. I no tak, z końca wsi na początek wsi, z końca wsi na początek wsi. A te nasze chłopiska to całkowicie się skupiały. Łopami się łopłoty, łopramy, a ślipia to im chciały z łopit wyjść, bo im się tak ciężko podobała. Ale kobiety to jeszcze nic. Nasza Halina Józka to tydzień szukała. I tu, i tam. I wiecie, gdzie go znalazła? U ty cały paniusi z Bytomia. I ja mu prawdę powiem, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.